Są bardzo duże szanse, że twoje dziecko nawiązało lub nawiąże wkrótce kontakt z pedofilem przez Internet. Według badań FDDS w Polsce 8% dzieciaków w wieku 13-17 lat padło ofiarami wykorzystywania seksualnego z nawiązaniem bezpośredniego kontaktu. Tak, to jest 8 dzieci na 100. Natomiast 1 czwarta była wykorzystywana seksualnie bez kontaktu fizycznego. Mowa tutaj na przykład o ekshibicjonizmie, niechcianych treściach pornograficznych czy innej formie przemocy seksualnej. Badania FDDS dotyczyły grupy dzieci 13, ale nie trudno jest nam wszystkim sobie wyobrazić, że dzieci młodsze, mające dostęp do telefonu, są tak samo narażone. A mówimy tutaj o dzieciach, które nie są gotowe na starcia z tego typu treściami dzieciach, które nie są gotowe na manipulacje, której zostaną poddane i która może zaprowadzić je do bezpośredniego kontaktu z pedofilem, co niemal zawsze kończy się bardzo źle. Jak dzieci przed tym chronić i przygotować je na takie sytuacje? Spójrzmy najpierw na więcej liczb. Według nas dzieci, głównie chodzi o dziewczynki w wieku 12-14 lat często dostają propozycje czy żądania przesłania własnych materiałów o charakterze seksualnym. 30% z tych propozycji pochodzi od osób anonimowych, 20% od nieznanych im osób dorosłych, a 5% od osób dorosłych które te dzieci znają. Chciałoby się powiedzieć, że to przecież tylko internet i że każde dziecko na pewno odmówi albo powie nam, rodzicom. To ja wam powiem to. Jako dziesięciolatek wypożyczyłem film o karatekach w lokalnej wypożyczalni kaset w słynnym Blaszaku w Jeleniej Górze. To nie było karate, jakiego się spodziewałem. Ktoś pomylił pudełka w wypożyczalni. Oddałem ten film tego samego dnia, nieprzewinięty. I nigdy nie odważyłem się powiedzieć o tym rodzicom. No bo... Nie wiedziałem, co mam im powiedzieć, i nie wiedziałem, co mam w ogóle o tym myśleć. I pedofile dobrze znają ten schemat reakcji dzieci i umieją go wykorzystać. No właśnie, jak oni to robią dokładnie? Stosują tak zwany grooming, czyli szykowanie dziecka na kontakt fizyczny pedofil pisze z dzieckiem na Whatsappie, na Messengerze, manipuluje nim, uwodzi poprzez erotyczne rozmowy, wysyłając pornograficzne treści, potem zazwyczaj przechodzi do różnego rodzaju obietnic, namawiania, a z czasem przechodzi do gruźb i szantażu, aby zmusić dziecko do poddania się sobie pod presją strachu. I to może przyjmować różne formy, na przykład pedofil może grozić, że się zabije, jeśli dziecko mu się nie podda, albo że ujawni zdjęcia dziecka, które to dziecko wcześniej mu wysłało pod wpływem manipulacji, lub że po prostu powie rodzicom tego dziecka, że dziecko z nim rozmawia o takich rzeczach. Pedofile często zaczynają taką znajomość wprowadzając dziecko w błąd i podając się za rówieśnika, dlatego dzieci dość często, łatwo wikłają się w tego typu relacje, bo na początku wydaje się im ona interesująca i całkowicie niegroźna. Jak rozpoznać, że dziecko ma kontakt z pedofilem? Na pewno nie ma na to żadnego złotego środka. Należy jednak pamiętać, że takie sytuacje są dla dziecka traumatyczne, nawet jeśli nie dochodzi jeszcze do kontaktu fizycznego, bo dziecko nie ma odpowiedniej dojrzałości emocjonalnej, płciowej czy seksualnej. Część dzieci powie rodzicom o problemie, ale pozostałe mogą, ale nie muszą dawać tylko sygnały. Takie sygnały to np. zamknięcie się w sobie, wycofanie z relacji z innymi dziećmi, nadmierne pobudzenie lub apatia, płaczliwość, posmutnienie, problemy ze skupieniem, snem, apetytem, napady agresji, w tym autoagresji, jak samookaleczanie się, lęki, spadek poczucia własnej wartości, porzucanie swoich hobby podobne. Wiele dzieci w takiej sytuacji zaczyna spędzać więcej czasu przy komputerze czy smartfonie w ukryciu. Inni, na przykład, w zauważalny sposób zaczynają więcej mówić o temacie seksualności, przejawiać zachowania nienaturalne w tym zakresie, używać zwrotów charakterystycznych dla dorosłych. No to jak te nasze dzieci chronić przed tymi pedofilami w sieci? Da się? Najlepiej zacząć od uświadomienia dziecku, że takie zagrożenia w ogóle istnieją i że w internecie są przestępcy, którzy często podają się za rówieśników lub miłych dorosłych, którzy mogą chcieć zrobić dziecku krzywdę. Oraz, że najlepszym wyjściem w takiej sytuacji jest powiedzieć rodzicom o każdej dziwnej sytuacji. Oczywiście nie zadziała to w każdej relacji i z każdym dzieckiem, ale... Najlepszym wyjściem jest, żeby dziecko wiedziało o tym, że rodzice wiedzą, że takie rzeczy się dzieją i że nigdy nie jest to wina dziecka. Warto również interesować się, z kim dziecko rozmawia. Nie musi przyjmować to formy kontroli absolutnej, ale po prostu żywego zainteresowania, jakich dziecko ma znajomych, kto do niego pisze i o czym, na jakim komunikatorze, czy to są fajni znajomi, czy są może z klasy. Wiele osób stosuje także narzędzia kontroli rodzicielskiej, które pozwalają na automatyczne monitorowanie i filtrowanie treści, które trafiają na telefon dziecka, na nakładanie limitów czasowych, na komunikatory i na całe urządzenia. Jakie to są narzędzia i jak ich użyć? Wejdź na stronę hejterzy.pl/ukośnik pedostop po dokładne instrukcje. A co jeżeli wiesz lub podejrzewasz, że dziecko jest w sidłach pedofila? Możesz skorzystać z dedykowanego telefonu dla rodziców i nauczycieli 800 100 100, gdzie połączysz się ze specjalistą, który pomoże ci skorzystać ze wszystkich dostępnych metod działania. Możesz też poprosić pedagoga lub psychologa szkolnego o pomoc lub po prostu zgłosić sprawę na policję. Na wspomnianej wcześniej stronie hejterzy.pl/pedostop znajdziesz dokładne informacje o wszystkich znanych nam możliwościach szukania pomocy i walki z pedofilami. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie je w komentarzach do tego filmu. Wraz z ekipą creatorów postaramy się Wam pomóc. I pamiętajcie, internet to śmiertelnie niebezpieczna dzielnica. Nie puszczajcie tam dzieci samopas.